Kilka informacji na początek. Ja mam na imię Mateusz, kolega ma na imię Hubert. Grupa nazywa się Zarekwizowani. Nie wiem, co myśleliśmy. Teraz tak, przyjaźń z Lublina. No i cóż, właściwie po to, żeby pokazać Wam dzisiaj parę eksperymentów, głównie fizycznych i chemicznych. Wiem, że niektóre z nich możecie znać, ale jeżeli tak będzie, to po prostu pomożecie nam wytłumaczyć pozostałym osobom, które nie będą się rejestrowały, co chodzi w danym eksperymencie. I jeszcze jedna rzecz. Jest Was całkiem sporo. Potrzebujemy kawałek materiału jakiegoś, jakąś szmatkę, czy poszewkę z poduszki. I takie szklane naczynie, które nazywa się jak? Probówka. Zakładamy materiał na probówkę i przez materiał będziemy mu tam przepuszczać. Jaka magia. Co mamy w środku? Mamy ciecz, jakiś płyt, okej. To co widzicie to nie jest woda, tylko to jest butan, tylko w postaci płynu. Bąbelki widać? Widać. Czym są te bąbelki? Są gazem, czyli naszym butanem, który z tej cieczy chce się ulotnąć. Wrze! Bąbelki widać? No to wrze! Więc jaką musi mieć temperaturę? Dużo. Dużo. Wrzenia. Dotknijcie. Janek, wypij. I świat rolą, co? Dotknijcie jeszcze raz. Bo to jest... Proszę bardzo. Kuchnia Fusion. Można spróbować? Nie można spróbować. Okej, okay, jest zimne, ponieważ temperatura w głowie. Tak. Nic nie wybuchło. Mamy takie... Okej, okay. Pytanie za 100 punktów. Dlaczego skoro... butan znajduje się na dole, to pali nam się na górze. Pali nam się o latkę. A dlaczego nie pali się tutaj w probówce? Bo nie jest za daleko. Bo co? Bo nie ma tlenu tam. Bo nie ma tlenu. A co tam jest? Próżnia? Tak, butan. Słuchajcie, butan jest gazem cięższym od powietrza i to powietrze nam przez tą probówkę wypiera na górę. Tutaj mamy jakiego gazu? Dużo? Butan. Tlenu, żeby ogień mógł się palić, tak? Tutaj mamy go na tyle mało, że po prostu nie zapali nam się. Jeżeli pomieszamy troszeczkę, no to widzimy, że ogień staje się nieco większy. W wyniku ruchu więcej cząsteczek nam się dostaje. No i ruch powietrza sprawia, że mamy więcej tlenu. Gasimy? Nie! No nie, no po co? Gdyśmy coś podpalili, co? No co ty? A od razu jak pewnie, nie spalisz. Skoro, a jeszcze najważniejsza sprawa, spójrz tam na Karola.
Kogo? Korola, swojego ulubionego kolegi. Wystaw język i skręć w prawo język. Pewnie każdy z was ma w swojej kuchni. Co to jest? Soda. Soda oczyszczona, okej. Do tej sody. Do tej sody wdajemy trochę. A sody wyżej jabłku, okej. Zalewamy. Pieni się czy nie? Trochę się pieni, powstają bąbelki. Wodę nie ma. Te bąbelki wypełniają nam pewien gaz, który my zechcemy podpalić. Dobry? Ubezpieczony jesteś? Nie. Przyda się. Czekaj. Co się stało? Wszystko zda. Mały ogień. Stresie jest. A nie, nie, urwę się. Nie, co się stało? Zgasło. Kto to tam krzyknął o tym? Mam na imię Paulina, chodzę do klasy. Trochę głośniej musisz powiedzieć. I po helu? Spróbuj się. Wiem, że będzie trudno, ale to. Jak najwięcej spróbuj. I od razu mówisz. Mam na imię Paulina. Chodzę do klasy pierwszej. Spróbuj cały balonik. I jeszcze raz głośniej. Mam na imię Paulina. Chodzę do klasy pierwszej. Placki. Proteinowe. Z kaszy jaglanej. Dobra. No ładny kuzyn. Lewe. Lewe placki. Lewe z kaszy jaglanej. Proteinowe. Zwykłą folię aluminiową. Takie małe kuleczki zrobione. Zwane potocznie sreberko, jak ktoś zna to, pod tonażem Amelie. Dobra, mieszamy, bo jeden trzeba nie zacząć pompować. Dobra, kolba uzrobiona. Okej. Duży balonik czy nie duży? Wręcz bym powiedział nawet, że mam. Taki ma być. Teraz tak, mamy nasz sterowiec, powiedzmy, że to jest nasz sterowiec, musimy go czymś wysadzić, więc przyjmijmy, że ta świeczka to będzie pioro, który ten sterowiec uderzy. Nie musimy ognia używać tak naprawdę przy tym doświadczeniu, ale jest fajniejszy efekt. Więc czemu nie? Okej. Mamy dzieci. Właśnie nie wiem, czy tam dziecko wszystko jest, czy nie ma. No co? Wysadzamy? Tak! Nie bój się! Właściwie mamy. Mamy takie dwie zabaweczki, cztery butelki po rzadzie, sklejone szczelnie taśmą, tak żeby się nic nie wylało. W środku oczywiście nie ma korków, to zielone co widzicie, to jest po prostu woda zabarwiona na zielono, żeby było wszystko widać. Tworzymy taką klepsydrę. Skoro była zabawa, rywalizujemy ze sobą, kto szybciej przelejecie do drugiej butelki. Technika jest dowolna, można machać, można trząść, można zgniatać butelkę. Tylko w taki sposób, żeby taśma nie puściła, żeby nic się nie wylało. No i będziemy o coś walczyć. No to będzie oczywiście mecz, który mam wspomnianą butelkę, żeby nie było, którym pewnie przegram. Dobra, to już to znak. 3, 4. Jesteśmy bliżej obiadu. Zabij bliżej teraz. Jeszcze raz. 3, 4. Okej, słuchajcie, pytanie. Czy to, co mogliście tutaj zobaczyć, to, co mogliśmy wam pokazać,
Czy to jakaś magia albo czary? Tak, naprawdę oczywiście nie była to żadna magia ani czary. W każdym z tych doświadczeń wykorzystywaliśmy odpowiednie prawa fizyki oraz chemii. Dlatego nasza rada i prośba do Was jest taka, żebyście chodząc do szkoły, uczęszczając na lekcje, jednak nauczycieli na tych lekcjach słuchali. Ponieważ no, macie kilka wymiennych korzyści, na przykład to, że będziecie się z dnia na dzień stawać może być BIS? A BIS mamy niespodziankę, może być? Tak. Lubicie niespodzianki? Tak! Niespodzianka jest następująca. Nie mamy lekcji. Możecie wracać na lekcję. Dobrze, dobrze, dobrze.